Jeszcze rok temu nawet mi do głowy nie przyszło, że będziemy cokolwiek z Renatą robili. I po nagraniu piosenki... To się wytnie. I po nagraniu piosenki Nic nie pachnie jak ty stwierdziliśmy, że strasznie tam pasuje jakiś ładny kobiecy wokal charakterystyczny z zadziorem, z tak zwanym nie obrazisz się jajem. Nie. Piosenka musiała dobrze zabrzmieć i to, kto to śpiewa, to tak naprawdę jest, no musi być dopasowany do piosenki. Dopiero jak całość nam przypasowała, to okazało się, że fajnie, że warto. Ja się łapię na tym, że chyba jestem jedną z niewielu osób w tym kraju, które niczego nie obliczają. Po prostu, no, jeżeli jest miła atmosfera, a przede wszystkim fajna muzyka, to całą resztę da się dogadać. Więc to, jeżeli była w każdym z tych przypadków, zdecydowała muzyka tak naprawdę. No i to, że zostało to oczywiście zaproponowane w fajnej atmosferze, w miły sposób, że gdzieś spotkały nam się energie, że nigdzie nie ma przemocy, że nigdzie nie ma jakiegoś takiego właśnie obliczenia na to, że to będzie jakieś takie super sprzedajne. Koniunkturalnie. W tym sensie takie tak, że przesadzone, tak, że przesadzona z że będzie gdzieś tutaj przeważał ten czynnik komercji bardziej niż sztuki. Tu muszą być proporcje, to nie to, że w ogóle musimy zostać sobie w piwnicy, ale jednak przede wszystkim musi być, no muzyka musi wzruszać, no. Komercja nie wzrusza, no nie oszukujmy się, no. W każdym razie na krótko i nie wszystkich. Tak. Na 2 miesiące na liście przyboju w dużej stacji radiowej. Tak, oboje mamy duże nosy. Tak, tak, tak. Tak. My robimy swoje po prostu, tak. A czy myślę, że robimy swoje, a to, że rynek muzyczny w Polsce akurat w tym momencie promuje takie, a nie inne rzeczy, to myślę, że to się zmieni za jakiś czas zacznie być promowana inna muzyka. I no nie wiem, no jeżeli Anusz Widelec zapiemy się na tak zwany główny nurt, na kilka albo i nie. Jeżeli przez moment niszowość będzie w głównym nurcie, to dokładnie to zaczniemy tak robić coś, co znowu jest niszowe. To znaczy ja uważam, że muzycy są od grania, a dziennikarze są od szufladkowania i od wkładania to do szuflad właśnie mainstream, alternatywa. Po prostu my chyba robimy swoje i to, co czujemy. I to jest chyba nasz główny wyznacznik tego, co robimy na co dzień. Tak mówię, Hołk. Za nas razem. Hołk. No potem już nic nie będzie takie samo. My w ogóle, my myślimy, czy już nie skończyć w ogóle ze śpiewaniem, a tak naprawdę to mieliśmy taki moment, kiedy to po nagrywaniu płyty przez nas, kiedy to, no my jesteśmy jednak zespołem alternatywnym, to jest takie, no tam my się za bardzo nie znamy na nutach, na czystości śpiewania, tam gramy jak możemy. Nie jest tak źle. I nagle weszliśmy do Renaty podczas jak ona śpiewała i tak posłuchaliśmy, tak Boże, to jednak jeszcze mamy... To jednak jeszcze mamy kawałek drogi do tego tak zwanego profesjonalizmu, ale tak naprawdę... Ale ja też nie od początku wiedziałam, co to są trytony, także... No my się dowiedzieliśmy w te wakacje. tak zwane diabelskie dźwięki. To tak, żeby wyedukować tych, co oglądają. Ale myślę, że no, ta piosenka się rozegrała po prostu. Dużo spią zna, dużo spią kojarzy, także jest nam chyba miło to obopólnie. Oczywiście tak. Że tak. Wydajemy nową płytę w lutym, będzie się nazywała Krótka Wiadomość Tekstowa, będzie bardziej gitarowa, bardziej surowa niż nasza poprzednia płyta, a Renata może opowie za Renatę. No, Plato wydaje nową płytę w lutym, będzie się nazywała Krótka Wiadomość Tekstowa, będzie znakomita, polecam Państwu serdecznie bardzo. Tak, tak, Renata Przemek ma w przyszłym roku 20-lecie swojej pracy na scenie, szykuje swoją płytę solową, szykuje swoją płytę z piosenkami z przedstawienia teatralnego, będzie się działo w przyszłym roku. Okolicznościowych koncertów. Tak. Tak, parę lat temu był rok Mickiewiczowski, teraz będzie rok Przemykowski, 2009, niniejszym ogłaszam. Tak, i postanowiłam jeszcze, tak jechałam do Was dzisiaj i pomyślałam sobie, że powinnam pseudonim artystyczny sobie przybrać, że gdybym w ogóle miała sobie przybrać, to nazwałabym się Renata Stefan Zdotir po ojcu.
O, cudnie, ładne, cudnie. Ładne. Tato Stefan był. Ale najgorzej, że ty nie możesz już kariery solowej robić, tak jak na przykład Kasia Nosowska-Macheja i możesz sobie odskocznie robić na przykład... Nie, no ja mogę przyjmować kolejne wcielenia. Pseudonimy, kolejne wcielenia i może być nas wiele. Kobieta zmienną bywa. Nie narzekam. Naprawdę mam mnóstwo szczęścia. I za największy sukces uważam to właśnie, że od tylu lat ludzie chodzą na koncerty, że są zainteresowani tą muzyką, że jest dla nich ważna, to, że są całe grupki. Teraz miałam w niedzielę duży koncert w Krakowie i tam są grupki, które przyjeżdżają z różnych końców kraju. Była grupka z Lublina, z Warszawy, z Rzeszowa. I z Poznania. No to jest naprawdę... I miała być jeszcze grupa z Warszawy, tylko coś tam im przeszkodziło. I to jest wzruszające, że tym ludziom zależy rzeczywiście, żeby przyjeżdżać. Był z lot fan klubu z okazji moich imienin. No to jest po prostu, to jest tak wzruszające. I to nie ustaje przez tyle lat. I jakby to mnie jeszcze bardziej utwierdza w tym, że naprawdę warto to robić. Super, super się gra, naprawdę. Ja jeszcze dodam, że chyba Renata tak w naszym odbiorze jest przykładem artystki, która pokazuje, że robiąc swoje dochodzi się do czegoś, czego my się jeszcze uczymy jako młody zespół, ale no, to jest taki żywy dowód na to, że jak się robi swoje, jak się ma własną młody wizję. Już nie taki młody, ledwo dychę mniej. A tam. No, dobra. O tam dychę. O wieku się nie mówi. Nie jestem na bieżąco. Dochodzą do mnie takimi falami różne tam informacje. W momencie, kiedy zdarza mi się wychynąć trochę z tej swojej wsi. Ostatnio nawet, no w tym roku ze 3 razy nawet byłam w jakimś jury, co mi się bardzo rzadko zdarza, bo ocenianie kogoś to nie jest coś, co lubię najbardziej. Że zgadzam się tylko wtedy, kiedy rzeczywiście wydaje mi się, że jestem w stanie gdzieś coś pomóc, że czuję, że to moje zdanie jest dla kogoś ważne, ale tak. I wtedy właśnie zauważam, dochodzą do mnie, pojawiają się jacyś nowi, to sporo nowych, dobrze śpiewających ludzi, także jestem bardzo ciekawa, właśnie kibicuję tym wszystkim, którzy gdzieś tam na tych ostatnich kilku festiwalach, na których byłam, gdzieś tam powygrywali. A dzisiaj tylko plato.